No autentycznie, mogę nawet zrobić replay, ale on zrobił firuet i nie ogarniam w ogóle, co się stało. Więc dobra, więc zaatakowali Elise. Teraz Silver kwestionuje to, czy to jest tak naprawdę... On zaczyna kwestionować to, czy to, co mówi Mephiles, jest właściwe. Z tym, że trzeba zabić Sonika i tak dalej. Więc to jest fajne. Chyba. Nie wiem, I don't know. Ale teraz idziemy kupić następny upgrade, który da nam... Kurde. Który da nam możliwość zrobienia takich rzeczy. Czy mi się to uda? Nie za bardzo. Ale będę próbował. Ale nie mogę tego zrobić. No trudno. O, medalion. A zbiorę z tego, czemu nie? Skoro już go zauważyłem. No i to jest niby wymagane, znaczy wymagane. Poleca się to do tej misji, którą zaraz będziemy robić, która nie mam zielonego pojęcia, po jaką cholerę ona tu jest. Ale... ale no. Zobaczcie, o co chodzi w sumie. A więc jak widzicie, mamy tutaj takie wow. Teraz tak, przejdę sobie tutaj, cyk. Easy. Można to zrobić szybciej tym trikiem, który próbowałem zrobić, ale no, to jest... Tak się właśnie przechodzi tą misję. Easy peasy. I po prostu tu się pojawiamy. I tyle. No i wchodzimy do Radical Train. Find Sonic! Spoko, okej, boomer. No let's start? Chyba nie. Wolę nie sprawdzać, aż tak wolę nie ryzykować. W ogóle fajne jest też to, że ten poziom tak trochę pokazuje, że Silver jest strasznie lekki. Bo jak cały czas inne postaci mogły tu normalnie sobie... Goddammit. Sobie płazić, tak tutaj Silver za bardzo nie może. Znaczy nie wiem, można powiedzieć, że o, że to są... Że to przez te boksy, ale teraz... Kurde no... Chciałem to zrobić takie... Tak fajnie bym to chciał zrobić. Cyk! Dobra. Tu chyba potrzebuję wagi. Kurde. Chociaż w sumie... Nie potrzebuję wagi. Potrzebuję tylko odrobinkę szczęścia. Dziękuję. Cyk, cyk, cyk. Mam w dupie ten medal. Więc dajcie mi robociki. O nie! Dobra, ale super, nie chodź. Nie chodź w 5 FPS-ach. No chodź. Ała. Ale dzięki za pomoc, chłopaki. Nie żeby co. Ale dzięki za pomoc. Easy. No ale... Cyk. Tak na jeden po prostu poleciał. Great! Ała. That hurt! Cyk. Teraz tu wskakuję.
I tu mamy jeden medal. I drugi medal. Wow. Wow. Spoko. Okej. Gierec. No i trzeci medal. Trzy medale tak ustawione bardzo blisko siebie. To jest dziwne. Bo ogólnie, no jak możecie zauważyć, w sumie poziom Silvera jest dużo krótszy niż ten Sonika, więc mimo tego tak to zrobili. W sumie Silver nie może tutaj grindować, a szkoda. Fajnie by sobie tak grindować z Silverem. Ale się nie da, niestety. Dobra, już nie chcę się bo to jest za wolne. Szybciej, gotta go fast. Cyk. Nie rób tak. Nie spada mi z krawędzi. Błagam. No jak nie możesz, jak możesz. Nie gadam z bzdy. Don't bullshit me like that. Dobra. No nie. Mógłbyś trafić choć raz. Piska. Come on. Lengi Silver. No choć raz. Nie umiem tego glitcha zrobić, no nie. Nie umiem. Nie wiem jak to zrobić, no. Dobra, trzy. O. No i A, E, znaczy B, serio. A nie, bo S jest za 50 tysięcy. Ja, słuchawki mi prawie spadły. I won't hold back. Here I come. W ogóle, ja muszę powiedzieć, że muzyka pojawienia się jakiejś postaci jest świetna. Wiem, to jest taka mała rzecz w O6, ale to jest po prostu... O nie, o nie, o nie! Ha! O wow. Come on! Czy on mi w ogóle dzisiaj w cokolwiek trafi za pierwszym razem? Byłoby miło! Po prostu ja mam dzisiaj po prostu z Silverem same problemy. W ogóle mi nie chcę w nic trafiać. Co jest trochę małym problemem, biorąc pod uwagę, że na tym polega cała jego mechanika. Na tym, że musi trafiać we wszystko. Dobrze, że przynajmniej Shadow nie może w jakiś tam... no wiecie... W jakiś nieskończony limbo jak Silver wrzucić. No i teraz aktywował Chaos Blast, już mam wszyscy przesrane. Dobra, i teraz masz po prostu OP. Ja szanuję Chaos Blast, Shadowa i w ogóle. Big fan, big fan. Don't get me wrong, ale masz przerąbane. Masz. Kurde, ła. Masz hopę przerąbane. Próbowałem go złapać w sidła moje, ale się nie udało. Niestety. Bo teraz będzie jedna wielka... W ogóle dostałem S, więc jest fajnie. I teraz będzie jedna wielka kasynka. I w sumie doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie... kasynki wycinać, te, które już widzieliście. Bo tak trochę... To jest już nudne widzenie tej samej kasynki 3 albo drugi raz. Na po co? Nadal będę zostawiał te cutscenki, żeby, wiecie, żeby jak się może rozmyślę albo zapomnę, to żeby chociaż coś było.
A znaczy, no, jak zapomnę, to. Nieważne w sumie, ale. Ale no. Są w sumie przyjść, ale. Właśnie nie wiem, to lubię. Nie, chyba jednak to. Tak, w to. I po prostu. No tak stwierdziłem, że tak będzie bardziej ergonomicznie. A że ta kasyka była strasznie duża, to sobie przykład zrobiłem przerwę na wiecie, sprawy fizjologiczne, wszystko załatwione i teraz można se grać spokojnie w Sonika Oh6. Teraz cyk. Cyk. O, gdzieś też słyszałem. Gdzieś to już słyszałem. O szukaniu prawdy. Tak w grze, która wyszła rok temu, tak troszeczkę. Znaczy nie mówię tu o rok temu, w sensie, że w 2019, żeby nie było. Ci, którzy się domyślili, to gratuluję. I cyk, i wszystko ominięte. W końcu mi się to uda. Ale to nie jest ten raz. O, i to jest jedna sekcja, która mnie bardzo interesuje, bo... Nie wiem, czy Sega to przewidziała, że ludzie będą właśnie robili ten... Czy to było w ogóle przewidziane, żeby po prostu używać tak tej lewitacji Silvera, ale po prostu nie wyobrażałbym sobie tak podchodzić do tamtego... tak lewitując cały czas. W sensie tak. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Bym się chyba za bardzo bał. Chociaż może jak ktoś jest bardziej wyskillowany w Silverze, to może. Ja nie jestem, więc... To może coś o czymś świadczyć czy coś. Ale tak nie rób mi... Byłem po prostu jak takie normalnego wzięcie nic nie robi, ale gdy się go... O, właśnie coś takiego nic mu nie robi, ale jak się zrobi tą bombę, to od razu się go rozwala. Bo to jest chyba najszybszy sposób na rozwalanie tych wielkich gości. Po prostu takie myk i tyle. Gitara i leżysz. Dalej, teraz otwieramy. Tutaj kolejne przejście. Silver nie porusza się w 5 kroków na sekundę. I tutaj sobie tylko polecę pożyćko. Na spokojnie spadamy. I tutaj bodajże. Tutaj dobrze. Mamy niby tą piłkę, którą nie za bardzo lubię, będąc szczery, ale. Tak można spokojnie to zrobić, nie używając jej. No przynajmniej od połowy. Znaczy, tu pewnie też by się dało jakoś poskakać. Po tych. Słupach, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się z tym chrzanić. Wow. Dobra. A nie, to chyba inna sekcja jest z tą kulą. Ale by było fajnie, gdyby O6 miało momentum. Mogłoby mnie tak wywalić, tak, na tą rampę. To by było fajne, a niestety nie ma tutaj zachowywania prędkości. Dobrze. Nie wiem, czemu tak lubię zbierać te medale. Po prostu... Jakoś tak fajnie jest. Nara. 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 Vibe check. Vibe check. Nie te dory, te dory. To dlaczego oni byli ustawieni tutaj? Halo. Nie wiem jak wy, ale ja gdybym bronił drzwi, to bym stał przed nimi, a nie tych, których nie chcę bronić. Trochę nie widzę w tym sensu, ale nie, może tylko ja. No i jedymy. Pyk. No. Toś se pyknął, Pixa? Toś se pyk... Can you not? Nie.
Cyk. Dziękuję. Cyk. Dobrze. Nie, nie odlatuj. I nice. No nie. Mogę tak zrobić? No nie, ominąłem żyćko. No nie. A mogłem mieć takie fajne żyćko. Nara, frajerzy. No, to o czym by to? Zostało mi przerwane moje nagranie. Więc po prostu będę to tak kontynuował. Silver, kurde, jakiś obiekt. Zrobię ci tak, mam. I kontynuuję bez bańki, kurde, po cholerną bańkę. Nie. No nie. Dobra, cyk. I teraz mi naładuj. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz tu. I jedziemy. Na pełne. No, dalej, 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 dalej. Easy. Easy. Mogę tak zrobić? Wow. Wow, przenikłem przez to. Ej! Nie! Yeah. Zdychajcie. Żeby tutaj się otwiera. Dobra. Teraz istnieje Mission Impossible, czyli... Fuck, kiedyjmy. Trzy skoki. I elo. Nie cierpię tych cholernych nie beczek. Skrzynek! One są tak do dupy zrobione, że to jest dramat. I zauważyłem, że to jest chyba moje klasyczne powiedzonko. To jest dramat. To jest po prostu dramat, moi drodzy. Siedem minut, o Jezus Maria. Jesus Maria. Perfect. Jakby to bubzi... Ej, eska dostałem, o kurde. Teraz to ogarnąłem. Hey, what are you doing? You've got to leave. I have my duty. This living flame has been entrusted to the royal family. The flames of disaster will awaken if nothing is done. That must not happen. Uwielbiam po prostu, jak ignoruję to. Zakładam, że Silver ma jakiś plan, jak zniszczyć Iblisa. I miał takie... Nie, wtrąca się ten stary gość. Dobra, zamkniemy to w mojej córce, zrobimy jej emocjonalne, kurde... Eternal Son. Zrobiłem ją kompletnie emocjonalnie, żeby nie mogła nigdy zapłakać. I takie... Nagroda Ojca Roku wędruje do tego pana. Dziękuję za uwagę, dobranoc. I'm sorry, but can you take her to a safe place? That's a good girl, Elise. Remember, be brave. Don't
don't cry, no matter what happens. Otherwise, your tears will call forth the flames inside you. Become a strong queen who doesn't cry, no matter what happens. And live happily. You're going to leave it behind? Yes. I already know what becomes of it in the future. It's time to return. Yes, of course. Chaos Control! It's a lucky charm. Blaze! What did you see? The Iblis Trigger wasn't Sonic the Hedgehog. I see. I can't believe it! Do you think she's in danger? She's definitely in danger. This is the worst thing. They're quite noisy. I never saw something like that. Yes, I heard that the princess here left for Dr. Eggman's base in response to his earlier threat. What if his ultimate objective was to release Iblis? Brawo, Silver. Doszedłeś do tego. Brawo dla ciebie. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku kolejnym z Sonic 06. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie, zaraz, jak to było w moim... Jezu, już zapominam mojego pożegnania, o nie! Dzięki wam za oglądanie, może wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!